are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Just Cause 3, w którym rozegramy sobie kolejne chyba 3 misje w ramach ostatniego już dodatku do tej gry. A mianowicie dodatku związanego z inwazją, myślę, mechów. Uważana za zwyczajną prywatną firmę wojskową, która za odpowiednie pieniądze jest w stanie zapewnić elitarne wsparcie militarne każdemu dyktatorowi czy korporacji, Czarna Ręka wydaje się realizować na Medici swoje własne plany. Rebelianci i wrogowie polityczni z różnych części świata zaczęli ostatnio znikać. Sheldon próbuje odzyskać zaufanie Rico, dowiadując się, gdzie działają ci najemnicy. No i zobaczmy. Pierwsza misja nazywa się Pasażer na Gapę. Sheldon, they're forcing prisoners onto a plane. What's going on? I don't know why the Black Hand has become so restless. It's not like them to draw attention like that. For once, Sheldon, let's cut to the chase. What do you know? What I can tell you is that if they start causing a high-profile ruckus like this, they make us look bad too. Move along, come on. Get him. Now. Move or die. Your choice. Leave him alone! That's it. I'm going in. Whoa, whoa, whoa. Hold your horses, hombre. We need to know where they're going, and we won't if they're dead. Fine. So what's your genius plan? Sneak on the damn plane, hombre, and they'll fly you to a lot more stuff to blow off and more bad guys to kill. Always this sweet talker, aren't you, Sheldon? Okay. But after this, I'm adding espionage to my resume. Guess who? Thanks for your help. The pilots might hear us. Where are they taking us? I heard one of the guards mention Lachryn. Don't you worry, I'll take care of everything. This is Lachryn Control Station. We have you on our radar now. Please identify. UC-1259. Request the activation of the gravity repulsion field. UZ-1259, transmit clearance, coast of field passage. Transmission in progress. Code received, landing approved. So what now? Pole siłowe Lachryma, czy to jest to miejsce, które myślę, że jest? Bo nie, muszę aż sprawdzić, nie? Czy to jest czy to Lachryma to nie była ta jedna z tych czterech prowincji oddzielonych totalnie od siebie, od całej reszty regionów? Pokaż mi. Czy to jest to? Tak! Insula Lachryma! For fuck's sake! Uwaga! Wiecie co? Chciałem to przejść poza nagraniem, już mieć wszędzie 100%. Uwaga, dlaczego tego nie zrobiłem? Bo okazało się, że wokół całej tej pieprzonej tego regionu jest jakaś jebana bańka grawitacyjna, która nie przepuszcza niczego, co nie jest chyba stąd jakby, co nie ma jakiegoś kodu bezpieczeństwa. Co mnie osobiście mega wkurwiło, bo już byłem gotowy całe to przetegować, ale dobra, widzę, że na szczęście widzę, questik pozwala mi się tutaj dostać i te całe prowincje poprzejmować. Surprise! Taking damage. Ej, co jest? Czemu się... Dźwięki się zjebały. Halo. Halo, nie słychać mojego tego. Strzału z mojego i wyrzutni bawaru. More of them? Guess they didn't like my little surprise.
Co mnie to, że nie polubili? Niech się cieszą, że w ogóle coś dostali, nie? A że jedno z tych rzeczy jest solidny w pierdol? Not my problem. Shether, I found the Black Hand's base. It's on an island called Lacrima. Lacrima Island? Never heard of it. The thing is, they have a whole little operation going on here. I don't like this. Do me a favor. Try to find out what your little pals are planning. All right. Can't promise anything, but I'll try to poke around. Jezu, o ile można wytrzymać strzał z rewolweru! Seems the Black Hand got themselves new toys. Hey, you dropped something. Może mają nowe zabawki, ale ja też mam takowe mechy w zanadrzu. Dobra, dalej. Looks like it's meant to be used by mechs. Let's find out what this does. Wyłącz tarczę. Co to za jakaś nowa broń? Damn it! So now even keys have battery life issues. Okej. Dobra, jedna nie starczy, ale dwie powinny styknąć. Nie? Trzy? Aha! So, I can use this device to overload those energy shields. Oh, this is going to be good. No, potwierdzam. Znajdź kolejny rdzeń mocy. Zniesz. I feel like a kid in a candy store. Co, jedno starczy? Tak, starczy. Huh. That mech ain't big enough. This one is mine now. Pięknie! Zabieramy w takim razie. Biometric scanner detected new user. Recalibrating settings. Loading mech initiation sequence. Wait a minute, I recognize that voice. Someone got demoted. To complete your mech user profile, please state your name. Don't you remember me? I'm Rico Rodriguez. Congratulations, Rico Rodriguez. You are now officially part of the mech workforce. The mech can be used to activate corresponding mech pressure pads. We hope you have a great day. Dobra, nie chce mi się broń odpalić niestety, więc... muszę póki co tutaj robić, co mi gra każe. Ale trzymam trigger, żeby strzelać, nic nie robi. Ani lewe, ani prawe. Ale co się stało z tym z Edenem w takim razie? Z tym SE w sensie, nie? Że kurde... z asystentki czy tej, tej? Uses revolutionary gravity altering technology for use in demolition. Use the force pulse to bring down walls. Oh, now we're getting the good stuff. Caution. The force pulse is highly damaging. Even at longer ranges, be sure to clear the area of all personnel before proceeding. Well then, proceeding to clear personnel. No, jako że personel stoi na drodze, no to personel znajdę w porze. Remote influence projector or grip can be used for all your lifting and moving needs.
activate the grip to suspend objects in front of the mech. To throw an object, release the grip. Nie? Have a nice day. Nie, właśnie tam z powrotem. Trzeba z tej strony złapać. To byk. That looks important. Time to try out my new toy. Zniszcz generator pola. Nice! Jezus, ja naprawdę nie mogę mieć tutaj jakiegoś czegoś normalnego. Uważać na to, żeby się ten to nie przegrzało. Wiadomo, jak się przegrzeje, no to będzie lipa. Muszę wrócić do mecha tak czy... No właśnie! Ej, ja niczego nie zniszczyłem! Mech sam się zniszczył! O, come on! Serio, to było... Ja serio mogłem go tak po prostu rozpierdolić? No come on! Looks like this Lacrima Island was the place to be. Guess who else has facilities here? Our old friends at the Eden Corporation. The Eden Corporation? Well, that's impossible! They went bust decades ago! And you and I found out why. Well, they could go bust for sure. Or they're years late with the house cleaning. I guess the Black Hand have fed on their corpse. Looting everything they got. I hear ya. Unfortunately, there are still some areas the mech cannot reach. These areas can only be accessed on foot. This concludes your induction program. Congratulations. You are now a qualified mech operator. The prisoners will need weapons to fight that battle. I need to find armories.
pierdolę, jak niż snajperzy wypierdziałem w tej grze. Snajper to jest jedyna osoba w tej grze, która potrafi wam po prostu zrobić one-shota czasami. I think the Black Hand will use these weapons for the common good. So many prisoners. What are they planning? We need to free them all. Let's get you guys out, get some weapons and fight. Let's do some rioting. Okay, osobiście podoba mi się fakt, że nie muszę tutaj już tego hakować, tego wystarczy po prostu klikam, to wszystko. Iść tam sobie. Okay. O, grenado. Hey, you, in here. We need your help. We need to take the hive. Okay, tu widzę, jak na złość akurat trzeba hakować, no ale na szczęście pozbyłem się przeszkadzajek, więc szybko pójdzie. Czołem. Z kim mam przyjemność? What are the Black Hand planning? I've overheard things. That's where they locked me in here. There's this big facility on top of that hill over there. The hive, full of fancy tech, weapons too. There are more prisoners on the island. If we can free them all, I can help you start an uprising and take over the island. You in? You mean cause chaos and blow things up? I happen to be an expert in the field. Ale widać, że to powinien być chyba wcześniej, bo w cutscenkach nie mam tego bawarowego jetpacka, powiedzmy. Okej. Okay. Mam ogarnięte. Dobra, mam wyzwolić całą tą prowincję, żeby odblokować to? Nie. Nie, szturm na Ul, muszę wyzwolić całą wyspę. Okej, okay, dobra. Ale tutaj widzę, sporo rzeczy jest do ogaru. Dobra, co jeszcze tutaj muszę zrobić? Dwie jakieś akcje nieodkryte jeszcze. To w dobra, w sumie to jeszcze... Nie, jakieś dwie placówki Edenu, jedna taka... Jedno takie centrum rejestracji i jeden punkt załadunku uzbrojenia. Dobra, to wiecie co? Ja sobie teraz to poprzejmuję wszystko. Poza nagraniem oczywiście, bo wiadomo jak to wygląda, jeśli chodzi o przejmowanie czegokolwiek. Wchodzisz, robisz rozpierdol i tyle. Więc dobra. Ja polecę sobie gdzieś tutaj. No i co? Widzimy się po cięciu. Okej, okay, widzimy się po cięciu. Całość przejęta. No to czas na finałową misję, czyli szturm na Ul. Szturm na Ul. Wydarzenia, które historia nazwie powstaniem na Lacrimie, rozgrywają się na naszych oczach. Więźniowie szykują się, by stawić czoło swoim oprawcom i odbić wyspę. Obiekt badawczy Ul, który miał dla korporacji Eden kluczowe znaczenie przed jej upadkiem, wydaje się odgrywać ważną rolę w tajemniczych planach Czarnej Ręki. Rico musi poprowadzić więźniów do walki i przypuścić na niego szturm. Oraz mamy w nagrodę wóz, jakiś wóz bojowy i egzotyk do zrzutów. Dobra, zakładam, że tym wozem to będzie pewnie ten rebeliancki mech, bo to jest jedyna rzecz, jaka jest zablokowana tutaj. Bo wozy bojowe mam zblokowane już wszystkie. Tak samo czołgi. No, pojazdy wodne akurat jeszcze nie, ale tutaj mam takie pierdołowate pojazdy, więc to raczej na pewno nie to. A broń egzotyczna. Zobaczmy, broń jednoręcznej wszystko mam. I w specjalnej pewnie to będzie, rdzeń mocy. Tak, to jest to. Dobra. Ej, jest ten znacznik czy nie? Kurde, nie oznaczyłem. Proszę bardzo. Lecimy. Proszę bardzo. Zgrabne hamowanko.
misji rozpoczynanko. Not bad. Not bad at all. All right, handsome. I'm done with the homework you asked for. So, we intercepted some of the Black Hand's communication. They are getting all worked up. They're about to launch a big operation they call the Global Change Project. Since Espirito, the Black Hand has always been on the dictator's side. This Global Change Project can't be good. And another thing, son. As you saw, these Lacrima Islands used to be property of the Eden Corporation, part of their deal with the Aravella. Now there is immensely powerful weapons technology in something called the Hive, and it's been taken over by the Black Hand. We need to stop them from using it. Whatever's in that building, they won't get their hands on it. All right, we need a plan. Number one. We split up and launch coordinated attacks. Spread them thin, divide their focus. Number two, we take down the Hive's defenses. And number three, we trash the place. We're attacking them in several locations at the same time. Head to any bus you find nearby and help us thin out their troops. And once we've weakened them enough, it will be time to strike hard. I will call you when we are about to launch a bigger attack. Good luck! Dawać im mojego mecha. Z tego mecha. Wracaj tutaj po... Bierz te wyrzutnie do kurwy nędzy. Do mecha. No i jazda. A ja taką stoi taką i pomysł. Wiecie co? Może odpuśćmy sobie mecha i weźmy sobie po prostu, nie samolot, weźmy sobie śmigłowiec. Szybko się tym lata i szybko też tym rozwala wrogi. No jeszcze ma osłonę bawarową, więc tym bardziej trzeba by nie wziąć, nie?
w ogóle rozwaliłem, nie? This does not look good! Idzie bardzo dobrze. Oh, we got them! Impressive work, Rico. You move on to help the others, and we'll see you at the hive. One face down, but the battle is not over. Everyone is spread out and attack. Rico, I hope you can help us fight them. Daj mi cel. Gdzie mam iść? Lecieć. Mapo? Nie, mapa też nic nie pokazuje. Rico, Ivan here. We're in position at the harbor, ready to move in. I'm on my way. Start shooting. No i bueno. Ja nie wiem, czy musiałem faktycznie wyjść z tego śmigłowca, żeby mi kurde zaliczyło ten target, no ale mam nadzieję, że nie. Rico, perfect timing. Let's take them out. Bueno. Keep fire. No kurde, nie wierzę, gościu się sam pod ładunki władował. Leci. No to nie da leci. Bueno, bueno. Gdzie teraz? Rico, Gregorio here. We're at the detention camp and we got ambushed by the Black Hand. Mind giving us some help here? Jakby nie, ja poważnie nie wiem, czy ja muszę wyjść z tego śmigłowca, żeby mi zaliczyło, kurde, ten kolejny cel, ale na wszelki wypadek to robię, nie? Ładne tyle, żeby target się zaliczył. Oh, good to see you, Rico. They're trying to reclaim the camp. They're not going to throw us back in there. Wiesz, to mówią o próbach. Próbować to zawsze można, ale... Niekiedy przeciwnik posiada helikopter z osłoną bawarową. Niestety, panowie, nie przemyśleliście sobie tej akcji. Oj, 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 panowie, tak się nie godzi. Jeszcze jeden. Wait, nothing can stand between us and the hive. Hey Rico, meet us outside the hive. Time to end this! Dobra, let's go! Ja, ale zajebista jest ta urga Mistral, nie? To jest nawet lepsza od tego czołgu bawarowego. Alright, let's get them. Bounty gunner, there! To jest aż za proste. Syp, chaos i rozpierdol. Czyli specjalną silikorodnikę za nim, po niego jest też błąd. Słowa bawarowa aktywna, no i możemy sobie później poradzić. Ale straszne słowa mają te działki, trzeba być szczery. Dobra, dobrze.
Lecz niestety by to nie wytrzymało za długo. Ej no, come on! Everyone get ready. Pierdole, mechów się im jeszcze kurwa zachciewa, nie wierzę. Już nie dziwię, że ja kurwa ginąłem momentalnie. Jak dostawałem ostrzał z dwóch wieżyczek i mecha jednocześnie. Maybe they barricaded the gate when they got in themselves. Może, ale na niewiele się to zdaje. Doors open! Let's go! Zapraszam. I think we got them all! Do you think we should just ring the doorbell? Ah, here they come again! Oh, an ambush. Didn't see that coming. Nie żeby coś liko, ale sarkazm ci chyba trochę nie służy. Ten magnetyzm, kurwa, jest zajebisty. Na tych. That was close. Tam ta termolokacyjność. There's a lot of power keeping this door shut. Where's the generator? Who needs a locksmith? A co komuś ślusasz, jak możesz po prostu coś wysadzić, nie? To jestem przecież w środku. Creepy place. There should be a way down from here. That door. That must be it. Let me try to hack it open. This shouldn't be too hard for me. I used to be a games programmer. Welcome to The Hive. This is the latest addition in the Eden Corporation's state-of-the-art research network and the jewel of our Lacrima-based facilities. Please wait in the reception area. An Eden Corporation customer representative will meet you shortly. Almost done. Security breach detected. Red alert in progress. It's a trap. No shit, Sherlock. No, jedziesz, nie? I'll go in alone. You guys stay here. We'll try to take back this building. Elevator online. Beware of closing gate. A wejdź do mecha. Jest? Oczywiście, że jest. To jest trudne pytanie z mojej strony. We take great pride in our cutting-edge technology advances. Our research covers many disciplines. Aeronautics, AI, robotics, nanotechnology, self-sustaining energy systems. Our mechs have been shown to increase efficiency in construction and demolition work by 83%. We will also soon launch an unannounced project that will revolutionize
revolutionize the extraction of ore. Yeah, that project was cancelled, I'm afraid. No, w poprzednim odcinku poszedł z dymem. We take this opportunity to thank our new sponsor and neighbor, General Sebastiano Di Ravello, and congratulate him on his promotion. Things have changed a little in the last 20 years. That is a lot of mechs. But these don't have weapons. If the Black Hand weaponize all these mechs, it's going to be party time for all the bad guys in the world. Czyli tego, do tego dopuścić nie chcemy. A nie chcąc do tego dopuścić, pewnie skończy się to na tym, że wysadzimy to wszystko w cholerę. Nie? That's one of those gravity lock things. Looks like I'm not too late. They didn't pick the place clean yet. Nice shot. But this ship will be quarantined until further notice. Słuchaj dupę! Za głośna, kurde, gierka. Reminder. Operator should avoid hazardous projectiles. What you guys have done with all those weapons? No, pomyśleć, co by było, gdybym się o tym nie dowiedział, prawda? No ale niestety, panowie, to trying to escape. I can't risk them leaving with mechs or even technology. Better be safe than sorry. Debris impact detected. All right, let's. The roof is going to collapse. At least the hive won't be a danger anymore. That did it. This whole place is coming down. Dobra, zbijamy się w takim razie. Czegoś mamy ten wingsuit, nie? And that's my cue for me. Hope I'm not too late for the party. Lacrim, it belongs to the people. Hey, when you get to Medici, be sure to leave one of these mechs with my old friend Mario Frigo. He'll know what to do. Well,
No i tym oto sposobem Rico i Mario są jedynymi osobami, którzy mają dostęp do Lacrima to command. Mech supply compromised. Tych mechów. It doesn't matter anymore. Do you have the blueprints? Affirmative. We were able to salvage the plans. Good. We're almost fully operational. Okej, wiecie co? Mam takie dziwne wrażenie, że... Oj, proszę bardzo, mamy rebelianckiego mecha odblokowanego i rdzeń mocy, tak jak przypuszczałem. Wiecie, co jest ciekawe? Wedle tego, jeśli ja dobrze rozumiem, to chyba ja to w totalnie zły sposób przechodziłem. W sensie, powinienem najpierw dostać ten bawarowy wingsuit. Dimas decrypted the flight details. Rosa Manuela is finally returning to Medici. She's heading for the new rebel outpost in the shadow of the mountain. But if we know this, so does Sheldon. Well, she'll need an escort then. If you say so, Rico, I'm there like swimwear. Come meet us at the airstrip, eh? No, okej, okay, skoro Mariusz pogadał, to wychodzi na to, że powinien najpierw dostać ten bawarowy wingsuit, potem zrobić inwazję mechów, a potem dopiero zdobyć iskierkę Edenu. A ja to zrobiłem to w totalnie odwrotnej kolejności. Z tego wynika. No dobra. Chyba, że ewentualnie najpierw mechy, potem wingsuit, a potem dopiero iskierka. No cóż no, nie ma co się martwić. Insula Lacrima, Insula Dracon, Skolio oraz Insula Fonte, no i przestrzeń powietrzna Edenu, przejęte przez Mła. Tutaj. Wyspa Boom? Ej, co? Co? Ej, nie widziałem tego, tej lokacji wcześniej, co to jest? Ty, co się dzieje? Co to jest? Ej, czy to jest ta wyspa, na której on siedzi na początku, w tym, w intrze? Na tym stołku, siedzi na tym stołku takim? Aż by pasowało, szczerze mówiąc. No proszę. Może tak, może nie. No i co? Tutaj został mi tylko i wyłącznie sztab regionu. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Sterowanie podstacji, radar, paliwo, wyłącznik, antena. Kurde, przy dobrych wiatrach może udałoby mi się zrobić tutaj achievement, żeby przejąć taką jedną taką miejscówkę w pojeździe bez wychodzenia z niego. Na przykład, wiecie, w czołgu albo czymś takim, bo to jest jedyny, niestety ostatnia miejscówka, przy której mogę to zrobić, jeśli nie chcę wczytywać, jeśli nie chcę robić nowego save'a i na nim tego przechodzić. A osobiście wolałbym tego nie robić. Okej, okay. Rdzeń i... Support rebeliantów odznaczone. No i dobra. Czyli tak, poza tym, że czekamy, aż fabularnie będę mógł pozbyć się tej atomówki bawarowej, no to co? Zadam tylko i wyłącznie progresować fabułę, bo już wszystko mamy ukończone. Dodatki przeszedłem, broń zdobyłem, całą mapę wyczyściłem do zera, jak tylko się da. Tak więc jedyne, co mi teraz zostało, no to po prostu pruć fabularnie do przodu. Nic więcej, nic mniej. To jest jedna jedyna rzecz, jakiej nie zrobiłem w jeśli chodzi o wyzwalanie regionu i prowincji, no bo literalnie niestety przez to FOV nie da się tej miejscówki przejąć w sposób normalny. Bo praktycznie jak tylko tam wejdę, to jestem mordowany w moment. Tutaj mam jeszcze kilka wyzwań do zrobienia, ale to już tam sobie zrobię offscreen. Ale co jest najlepsze, jeśli chodzi o mody, to wszystkie mam odblokowane, tylko jeden jest włączony. Miejcie ten detektor pojazdów, bo to mi jest chwilowo akurat zbędne, ale cała reszta włączona i odblokowana, także no, jak dla mnie, bardzo fajnie się tutaj nam to poskładało. Czyli tak,
Poza pruciem fabularnie do przodu. Jedyne co mi nic w sumie nie zostało. Jak już to powiedziałem chyba ze dwa razy. No ale... Już tak wolałem sam dla siebie to powiedzieć po raz któryś. Okej, okay. No i właśnie to jest najlepsze, bo teraz tylko i wyłącznie flary będę musiał uzupełniać, bo cała reszta, bo... Żeby wrócić markery, bo flary już mi nie są w ogóle potrzebne, bo mam wszędzie fast travel za darmo. Dzięki kapliczkom rebeliantów, które mam odblokowane, czy tam zapalone. Tylko mam najlepszy możliwy śmigłowiec tak naprawdę. Kurde, nie no, sporo rzeczy tu mam teraz odblokowanych. W sensie tak naprawdę poza takimi pierdołami jak takie rzeczy typu... W pojazdach jakieś takie pojazdy typu zwykłe... Udeczy jakieś drdymałowate i pierdołowate etc. etc. No to nic mi nie zostało tak naprawdę do odblokowywania. No tu jest co... Ciężarówka opancerzona, jakiś skład tutaj... Takie coś... Autobus... Mówię, ogólnie to pierdoły, nie? Jeśli chodzi o właśnie takie zgarnianie czegokolwiek. Więc dobra, od kolejnego odcinka prujemy fabularnie do przodu. No i zobaczymy, jak będzie rozwijać się ta historia. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!